Dzień dobry, witam wszystkich na podcaście A&J. Ja nazywam się pan Jay i chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat pierwszego Red Dead Redemption, a konkretnie jego przeszłości, przeszłości na PC-tach, ponieważ no, od pewnego już czasu, od paru dobrych lat, pojawiają się co jakiś czas różne leaky i gorące newsy w internecie, które to mówią, że no, już bardzo blisko jest remasteru czy tam portu na PC-ty, bo coś. Na przykład, nie? I te leaky się pojawiają, wszyscy sobie myślą, włącznie ze mną, okej, dobra, jesteśmy w domu, to jest po prostu, to jest kwestia czasu, po czym nie dzieje się nic. I tego na przestrzeni lat, tak jak mówię, było naprawdę dużo, a kulminacją był ostatni news z bodajże miesiąca, który to zresztą zaraz tutaj pokażę wam ekran. Pojawił się najnowszy leak, ponieważ w sklepie PlayStation Store przez przypadek na chwilę pojawił się opis gry na pecety. Jak tutaj czytamy na przykład na Spider's Webie, o wersję na komputery osobiste gracze błagali od lat, wiemy to. Skąd się dowiadujemy o wersji na pecety? Z opisu gry na PlayStation, tak? Który pojawi się w sklepie Sony. Oczywiście ten wpis został już wykasowany, był typowy damage control, ale wiadomo, jak coś się pojawi w internecie, to nie ginie nigdy. Co się wydarzyło dalej, możecie się spytać? Otóż tak, tak, zgadliście. Nic. Żadnego oficjalnego głosu od Rockstara. Kompletna cisza. W międzyczasie jednak Rockstar nie próżnował do końca, ponieważ postanowili zrobić troszeczkę takich tak zwanych cash grabów łatwych, czyli stosunkowo niskim kosztem wypuścili, no i to będzie śmieszne, przede wszystkim port na Switcha, tak? Port pierwszego Red Deada na konsolę przenośną, co dla mnie w ogóle jest kompletnie abstrakcyjne, bo To jest jedna z ostatnich gier, jakie bym widział, nie wiem, do grania, nie wiem, podczas podróży, czy w pociągu, nie. To jest kompletna antyimersja, no ale okej, dobra. Jak się można domyślać, ten port był stosunkowo niskiej jakości, no bo też sama konsola domyślna, czyli Switch, to nie jest jakieś monstrum, no bo jednak jest przenośna zabawka, nie. Oraz zrobili też Porto Remaster na PlayStation 4, tam dodając 60 klatek, czy tego typu rzeczy. Znaczy w sumie tylko 60 klatek, bo tam jakiegoś specjalnego innego, powiedzmy, changelogu nie było. Także to jest to, co oni zrobili. Wow, wielkie brawa. Jak nie było głównego dania, czyli gry na pecety, tak nie ma. Red Dead Redemption i dwójka też miało bardzo duże wsparcie community moderskie i nie tylko, więc przez te wszystkie lata, jak się można domyślać, community to nie próżnowało i doczekaliśmy się dwóch emulatorów, a właściwie możliwości grania w Red Deada pierwszego na PC-tach na dwóch emulatorach, mianowicie na Xeni i na RPCS Free. To jest, oba zdaje się symulują PlayStation 3. I teraz tak, to jest wszystko fajnie, bo jak ktoś się uprze, to może dzisiaj, mógł już nawet parę lat temu, zagrać w tego Red Deada pierwszego na PC-tach. Ja nawet kiedyś byłem, to było bezpośrednio po przejściu dwójki, byłem tak zahajpowany w ogóle tym całym uniwersum i tak dalej, że sięgnąłem po Xenię, bo po prostu nie mogłem wytrzymać. Sięgnąłem po Xenię, odpaliłem Red Deada i było dosyć kiepsko, ponieważ te emulatory zżerają bardzo dużo mocy procesora i klatki były generalnie słabe. Nie była to najlepsza jakość zabawy, mówiąc wprost. I czy można mieć im to za złe? W sensie ludziom, którzy dają nam możliwości grania na tych emulatorach? Absolutnie nie. To jest wszystko amatorskie, to jest wszystko, wiadomo, za darmo, zupełnie tak samo jak mody. Więc oni zrobili, co się dało, a to, że nie jest to perfekcyjne, no to jakby ciężko winić ich. Też często się przy okazji grania na emulatorach zdarzają różne crashe i na przykład taka prosta rzecz, która mnie osobiście raziła w oczy, jak ja sięgnąłem po tą Xenię, żeby odpalić Red Deada pierwszego, no to nie miałem keybindingsów od klawiatury, tylko od pada, nie? No bo wiadomo, to było zrobione oryginalnie na pada. I nawet taka prosta rzecz mnie po prostu kuła po oczach, a to no, widocznie nie było do przejścia, jeśli chodzi o emulację. Więc tak to wygląda. I jest jeszcze jedna duża, bardzo, bardzo duża sprawa. Mianowicie fani poszli o krok dalej. Powstał swego czasu już parę lat temu, a przynajmniej zaczął powstawać, projekt remastera na pecety pierwszego Red Deada w postaci ogromnego moda. Zresztą pokażę wam to, bo wygrzebałem artykuł. To już jest artykuł sprzed tam jakiegoś czasu, bo to absolutnie nie są żadne newsy, ale po prostu przytaczam to, żeby był cały kontekst. Tak, to jest artykuł z 2020 roku, który mówi nam, że ten właśnie fanowski remaster, który nazywał się Red Dead Redemption Enhancement Project,
został zabity przez Take-Two Interactive. Nie jestem absolutnie zaskoczony tym. Nie byłem też zaskoczony, jak pierwszy raz o tym usłyszałem. Jeśli by ktoś nie wiedział, Take-Two Interactive to jest właściciel Rockstara. Jeszcze większa, po prostu ogromna amerykańska korporacja. Wiadomo, panowie w garniturach, szmal, gry, jakość gier, nie obchodzi nas to, liczą się pieniądze. I Take-Two pokazywało już w przeszłości, że oni bardzo nie lubią, jak ktoś grzebie w ich grach, czy grach należących do zrobionych przez Rockstara, czyli no też pośrednio należących do nich, tak? Tak było przy okazji różnych gier z serii GTA. Tam wychodziły mody z Hot Coffee na czele, kontrowersyjnym od swego czasu. To wszystko było zabite przez Take-Two. Zresztą wyszedł też swego czasu mod do drugiego Red Deada, który działa w podobny sposób jak Hot Coffee do GTA San Andreas, czyli jak ktoś wie, to ktoś wie. Oczywiście również został szybciutko zabity. Dlaczego o tym mówię? Po to, żeby dać kontekst, jakim rodzajem firmy jest Take-Two Interactive, a przez to niestety też Rockstar, w stosunku do modów, w stosunku do twórczości fanów. No a stosunek mają bardzo niemiły niestety. No i ten remaster fanowski, tak? Red Dead Redemption Enhanced. Co my tutaj mamy? Zaczęło się to wszystko w 2019. Intencja była, żeby właśnie sportować i przy okazji zagradować graficznie pierwszego Red Dead na pecety. Jednakże niedługo po tym, jak mod został zapowiedziany i wyciekły tam, znaczy zostały pokazane pierwsze screeny pokazujące właśnie te nowe tekstury czy nowy wygląd map, tak? Take-Two oczywiście szybciutko weszło tutaj na rejony i powiedziało: nie, my tak się nie będziemy bawić. Na początku się skontaktowali z autorem tego moda, tutaj pan Dumb Dev. Wielki szacunek dla gościa, próbował zrobić super robotę, no niestety system go pokonał. Skontaktowali się go, powiedzieli, że proszę to zamknąć, bo inaczej będzie lawsuit, czyli po prostu pozew sądowy. Mówiąc, że ten enhancement project narusza jakby prawa autorskie firmy, co jak się okazuje do pewnego stopnia było prawdą. Koniec historii jest taki, że autor moda został po prostu zmuszony do zamknięcia swojego projektu. Odbyło się na szczęście bez żadnych tam sądów i tak dalej. Niemniej jednak coś, co mogło być fantastycznym projektem, po prostu ogromnym standalone modem wręcz na skalę, nie wiem, przeniesienia Obliviona na silnik Skyrima, czy na przykład z nowszych przykładów Fallouta London, zostało zabite w zarodku. I tak to właśnie jest, jak próbujemy my jako fani jakiejś gry, tak, czy albo serii gier, zrobić coś od siebie i przy okazji dla całego community. Naszą nagrodą jest grożenie po prostu sądami i tego typu nieprzyjemne zajścia. Tak się to przedstawia wszystko, historia tych leaków i działania moderów do dnia dzisiejszego. A teraz chciałbym dodać troszeczkę swoich własnych przemyśleń na temat przyszłości Red Deada na pecety. Uważam, że remaster prędzej czy później powstanie. Nie wiem w jakiej formie, ale obawiam się, że to nie będzie taka forma, jaką by sobie życzyli fani, czyli najlepiej pełen remake, przeniesienie jedynki na silnik dwójki, najlepiej połączenie map i w ogóle dodanie tych wszystkich, że tak powiem, wodotrysków i różnych usprawnień z dwójki. Moim zdaniem taki pełnoprawny remake się nie wydarzy, ponieważ jest to po prostu zbyt czasochłonne i zbyt kosztowne, a Rockstar pokazał nam ostatnimi czasy, że on nie idzie tak mocno w content single player, ponieważ zobaczyli, że łatwiej jest zrobić pieniądze z online'a, tak? Wyciskać jakieś tam shark karty z GTA Online i tak dalej, i tak dalej. Zresztą drugi Red Dead Redemption też się nie doczekał DLC fabularnego, jak wiadomo. Mało tego, nawet dużo lepiej sprzedające się GTA z piątką na czele nie doczekało się DLC fabularnego. Także to pokazuje podejście Rockstara do kontentu dla pojedynczego gracza. Niestety, ale tak jest, tak kiedyś nie było w przypadku Rockstara, no ale po prostu zobaczyli, co im się bardziej opłaca. I dlaczego uważam, że remaster powstanie? Ponieważ Rockstar, w końcu się kiedyś skapnie, a może już się skapnęło i jest w produkcji, tylko nie było żadnego revealu, że to są zbyt darmowe pieniądze leżące na ulicy. Tak samo jak było w przypadku Switcha, czy tego pseudoportu na PlayStation 4. To jest za dużo potencjalnych konsumentów, którzy autentycznie są gotowi wrzucić, po prostu wepchnąć ci pieniądze w gardło za ten port. I
żeby była jasność, ja jestem jednym z tych ludzi. Jak tylko się pojawi remaster do kupienia na pecety, nie obchodzi mi jakość, po prostu jestem... Tak mocno mnie zahypowała dwójka, że kupię w ciemno, co oczywiście nie jest rozsądne, no ale... Zwłaszcza patrząc na jakość definitywnej, remasteru definitywnej trylogii, która się pojawiła jakiś czas temu, no a która, czyli jakby ktoś nie wiedział, to był... Tam taki lekki, powiedzmy, graficzny remaster GTA trójki, San Andreas i Vice City. No i to było generalnie jakościowo tak bardzo słabe i Rockstarowi się mocno oberwało, bo to było autentycznie podbicie do tekstur i jeszcze przy okazji trochę tam, że tak powiem, zepsuli oryginalnego klimatu, więc graczom bardzo to się nie spodobało. Więc podsumowując, ja bardziej niż o fakty tego, czy ten remaster wyjdzie, bardziej bym się bał w jakiej formie i jak jakościowo on będzie wyglądał. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. W 2020 odszedł od Rockstara Dan Houser, jeden z braci Houserów, no, którzy, no, nie wiem, czy założyli to studio, ale byli jednymi z główniejszych, że tak powiem, postaci tam i którzy byli reżyserami gier Rockstara. Jakby oni byli odpowiedzialni między innymi za tą jakość narracyjną i jakość, wiadomo, questów i tego wszystkiego, fabuły, która no w Red Deadzie drugim na przykład, myślę, że nie muszę nikomu mówić, że była no bardzo, bardzo duża. I pan Dan Houser odszedł i teraz pyta, czyli to było, tak jak mówię, 2020, czyli tuż po premierze dwójki, przynajmniej premierze na PC-ty, bo oryginalnie dwójka wyszła w 2018 bodajże. I to jest też bardzo ważna rzecz, ponieważ jeden z tych głównych, powiedzmy, mózgów już go po prostu nie ma. I teraz pytanie jest, co będzie dalej, jeśli chodzi o właśnie tą jakość fabularno-narracyjną gier Rockstara? No, i tym otwartym pytaniem myślę, że zakończę ten materiał. Powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do przedstawienia własnych opinii w komentarzach i do usłyszenia do następnego.